Czekaj. Którą stronę? Ej, tędy chyba, nie? Tam było dźwięk chodzenia po wozie, jak tam nie było wody. Jest. Ale się zepsuł bitrate przez te pola. Kurki. Ciekawe, czy on będzie w stanie cokolwiek powiedzieć. Hej. Z czym do mnie przychodzisz? Z zapytankiem. Wiesz może, jak odesłać ducha do krainy zmarłych? Chodzi o kogoś konkretnego? No, nie zauważyłeś? Została południcą, staram się jej pomóc. Alina weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu. Zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie prorokom i wyroczniom, bo bezbłędnie, choć za wiele, przepowiadały przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. No dobra, ale co to ma... Z jakim skutkiem? Przestała się na mnie rzucać i chyba zrozumiała, kim jest. Ale nadal nie wierzy w swoją śmierć. Chce się przygotować do wesela. W takim razie musisz porozmawiać z panią Jeziora lub miejscową wróżbitką. Tylko one mogą wiedzieć, jak rozwiązać ten problem. Dzięki. Czemu? Bywaj. Czemu tylko one? A, idź ty. Ach, znowu. Milion biegów. Jedną i w drugą. Jeśli miałabym stwierdzić, kto tutaj właśnie mógłby pomóc, to powiem szczerze, to myślałabym, że on. Że pustelnik. Przecież mądry, oczytany i tak dalej. Pani Jeziora pewnie też, no bo ma setki lat i pewnie pamięta takie rzeczy, jak się kiedyś zdarzyły, ale że na przykład ta wiedźma Abigail, czemu ona miałaby cokolwiek wiedzieć? Czekaj, którędy to się idzie? Tutaj, nie no. Strasznie dużo tych południc tutaj chodzi. Zastanawiam się też, jak to jest, że Geralt się właśnie w ogóle nie... jak to? Nie zastanawia się, co zrobić z Celiną, bo ciągle jest mowa o Alinie. Celiną. Kto ją wypędzi? Dobra, ale mimo wszystko mam jakieś takie poczucie, że chyba już tutaj kończy się ten czwarty akt, nie? Że raczej chyba nic więcej tutaj nie będzie. Przynosisz ze sobą kłopoty. Ja. Czego chcesz? Potrzebuję pomocy w pewnej delikatnej sprawie. Dobra, przecież mówiłeś duchowej. Już to. Mówiłeś dokładnie Znasz to mnie. Samo. Chodzi o ducha Alina była... Alina była zachwycona. Umarli słyszą tylko umarłych. I poezję. Zbłąkane dusze po śmierci o wykazują nie. daleko Jaskier? Większą wrażliwość niż za życia. Argumenty zawarte w poezji powinny ją przekonać i zatrzymać na tyle długo, by zobaczyła swą potępioną siostrę. Jaskier będzie idealny do tego zadania. Powodzenia, Wiedźminie. Czyli Jaskier będzie musiał poetować przez 12 godzin? Cześć Jaskier, mam dla ciebie zadanie. Geralt? Pomożesz mi, Jaskier? Jasne, wal śmiało. Potrzebuję utworu, poematu lub czegoś w tym stylu. Żaden problem, ale żeby osiągnąć należyty efekt, muszę wiedzieć, do kogo piszę. Do Aliny. A czy to nie ona miała wyjść pojutrze za mąż? Miała, ale nie wyjdzie.
No dobra, o czym ma być ten poemat? O śmierci jaskier. Alina nie żyje. Jej duch powraca codziennie po południu i krąży po polach. Musi zrozumieć, że jest trupem. No tak, dość niecodzienne zamówienie, ale spróbuję. Jakieś wskazówki? Tak, nie prowokuj jej, nie żartuj. Jest naprawdę niebezpieczna. Chyba straciłem wenę. Potrzebuję trochę czasu. Zlituj się, jaskier, musisz zdążyć przed zmierzchem. No raczej nie zdąży. Wieczorem mam spotkać się z jaskrem na polach przy Maliniaku. Dobra, to prześpimy się może tutaj. Mam sprawę. Chciałbym. Proszę. Okay. A wieczorem to mam nadzieję, że to jest 18. Zmrok. No dobra, powiedzmy, że 5 godzin. Ech. Dobra, idziemy. Rolt. A, nie tędy? Tak. Tędy tu się wychodzi. Tędy? Tędy. Jakie jeziorko tu mają? Zamknijmy już ten etap, please. To już piąty akt. Nie, żebym pamiętała, jak piąty akt się tam działał, ale no. Chciałabym już kończyć. Jest... O, jest też jaskier. No, szczerze powiedziawszy, to dziwię się, że jaskier był taki... No, że sam sobie tutaj przyszedł. Geralt? No, to ja. Jak poemat? Nie można by tego przełożyć na jutro? Nie. Za późno. Będziesz musiał improwizować. Mistrz Jaskier, obiecaliście zagrać nam weselu. Ułożyliśmy z Geraltem króciutki wiersz na dwa głosy. Raczysz posłuchać? Na dwa głosy? Jaskier, co ty wyprawiasz? Chętnie. Serce ustało, pierś już lodowata. Ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Południca. Przedni żart. Doprawdy, wszyscy się uśmialiśmy. Widzisz tu jakąś południcę? Nie? To dobrze. A teraz już bez głupich dowcipów. Serce ustało, pierś już lodowata. Ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Umarły. Patrz, duch nadziei życie mu nadaje. Gwiazda pamięci promyków użycza. Umarły wraca na młodości kraje. Szukać lubego oblicza. Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata. Usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czymże ten człowiek? Upiorem. Przestańcie! Pamiętam. Już wszystko pamiętam. Zabiła mnie Celina. I dopóki nie zostanę pomszczona, moja dusza nie zazna spokoju. Czyli? O, jest ten, jest Celinka. Przyszła, siostrunia. Alino, to ja. Twoja siostra Celina. Jak widzisz, zostałaś pomszczona. Celino, nie win siebie. Wiem, że nie chciałaś mnie zabić. Ach, Alino, tak mi przykro. Sprawiedliwości stało się zadość. Jestem przeklęta i po kres czasu ma dusza będzie błądzić nocami po polach. Nie jest tak źle. Skoro udało się odczarować Alinę, istnieje szansa. Pomożesz mi, Wiedźminie?
Postaram się. Dlaczego uratowałem Abigail? Bo jej cześć i cnota były zagrożone? Nie, bo złamane zostało prawo? Nie, bo wybrałem mniejsze zło? Nie, to Wielebny i jego trzutka dokonali wyboru. Jestem Wiedźminem. Nie osądzam, nie karzę. Rozwiązuję ludzkie problemy. Nie zawsze mieczem. O ja... Straszne, ale śliczne. Przejść do Juliana. Zniknęła. Dobra, szybka akcja do Juliana, mam nadzieję. Chciałabym, kurde, skończyć już ten etap. Okej. Okay. W sumie w jaki sposób Julian miałby pomóc tutaj, tak szczerze? No jak co, ale też ta ballada Jaskra była naprawdę bardzo ładna. Taka, no, nie spodziewałabym się. To co, Julią? Ty nie masz domu, czy ty zawsze musisz w karczmie siedzieć? Zrobiłem co w mojej mocy, by pomóc Alinie. Jak to zrobiłeś? Duch Aliny odnalazł spokój. Celina zaś... Nie mogłem jej pomóc. Dziękuję, Geralt. Jestem załamany. Kilka dni temu byłem szczęśliwym człowiekiem. Teraz... Nie wiem, chyba wrócę do Kowiru. Ktoś o mnie pytał? Nie. Tak, byłbym zapomniał. Rybak o ciebie pytał. Zdaje się, że chciał się z tobą widzieć. Jak? Czyż on nie mówi? Pójdę do niego. Bywaj. Bywaj. Czekaj, ale co z tą Celiną? Ma nagrodę za oswobodzenie ducha Aliny. Powinienem udać się do rybaka. Nie Aliną, Celiną. Ty, nie ma nic na ten temat. No dobra. To będzie na później, no to teraz rybak. Nawet nie dali mi możliwości ten odczarowania Celiny, chyba. Chyba, że coś przegapiłam. Jakim sposobem, w jaki sposób rybak mu powiedział, że szuka Geralta? Nic nie mówi. Znowu wiperna. Niech zje tego Alwina i będzie spokój. Się wchodzi? Nie tutaj. O Jezu, jeszcze ta wiwerna się aż tutaj musiała. Ruszysz ty się?
Napisz mi grę, nie mogę zapisać. Mhm. O co chodzi? Chcesz coś powiedzieć? No to mamy problem, bo nie mam pojęcia, czego chcesz. Dobra, spróbuję zgadnąć. Pani Jeziora chce się ze mną widzieć? Mhm. W takim razie idę. Boginie nie lubią czekać. Bywaj. No to szybko poszło. A on tam miał jeszcze jedną ten. A, bo ona chce teraz mi tego Lord Knighta dać, nie? Doprowadziłem do rozejmu. No i co? Nic nie powiem. Może jednak. Krótkie magiczne słówko. Wierzę, że dasz radę. No dalej, bo gotowym pomyśleć, żeś Gbur, Mruk i Tempak. Gbur, Mruk o, i Tempak. O, powiedział coś. Po prostu nie odczuwam potrzeby ciągłego gadania. Jak nie mam nic do powiedzenia, to milczę. Może nie jestem najbardziej rozmownym rybakiem, ale od razu Gbur i Mruk? Przesada. Rozumiem. Nie ma za co. No, no jasne, że rozumiesz. Jak się w końcu odezwał, no to... Dziwne by było, jakbyś nie rozumiał, co do ciebie mówi. Dobra. Nieważne. Ważne, że załatwione. Idziemy do pani jeziora. No i mam szczerą nadzieję, że już nas stąd odwiezie, nie? Tak, tak mi się wydaje. O, jeszcze tam utopce mu się pod chatką ubiły. O, jest znowu ten dźwięk. Młyna. Zapis, żebyśmy nie zrobili nic głupiego. Znaczy ja. No nie gadaj. I gdzie niby ona jest? Czemu nagle jej tu nie ma? Nie mogę, no. Jeszcze jakieś wiwerny mi tam. Zobaczę, może ona jest u tego Dagona. A no jest. Dobry. Tak? No, sama mnie szukałaś. Wygląda na to, że byłem potrzebny w odmętach pani. To prawda, dlatego przeznaczenie skierowało cię tutaj. Teraz nadszedł czas, abyśmy porozmawiali o pewnej sprawie. Tak? Oczywiście. Jestem boginią, a ty jesteś mieczem przeznaczenia, Wiedźminie. Śmierć idzie za tobą nieubłaganie już od tylu lat. No. Być może. Mam dla ciebie dar. Dar bogini, abyś mógł zmierzyć się ze swym przeznaczeniem. Dar. Pani Jeziora. Szybcio. Co to za dar? Czy jakbym nie pomogła pani Jeziora, to też by mi dała Lord Knighta, czy nie? Uklęknij, Geralcie z Rivii, Biały Wilku. Przebyłeś długą, pełną niebezpieczeństw drogę. Wykazałeś się męstwem i dobrocią. Mocą boską pasuje cię na rycerza. Tak? Nie czuj strachu w obliczu wrogów. Bądź waleczny i prawy. Mów zawsze prawdę, choćby miała cię doprowadzić do śmierci. Chroń bezbronnych i nie czyń zła. Znieś to uderzenie, ni jednego bolej. Czeka cię długa droga. Widzę śmierć. I krew. Widzę śnieżną zawieruchę. Przyjmij ten miecz na znak mojej przychylności. Ostrze należało kiedyś do wielkiego bohatera. Wieki leżało w głębinach, czekając właśnie na ciebie. Tak, pani. A w drugiej części wbiję go smokowi z... To nieważne, czy wierzysz w przeznaczenie, czy nie. Z pomocą ostrza zakończysz misję. Dziękuję. Idź, Biały Wilku, i zrób, co musi być zrobione. Niech wypełni się twój los. Fajnie. Ładnie.
A to jest ten mój miecz. Nie mogę go podnieść. A, bo mam jakiś sztylet zepsuty. Dawaj, daj. Nie, nadal nie mogę go? O kurde, on jest tyle warty. Dobra, zobaczmy. A, Rodnite. Obrażenia, atak, podpalenie, trafienie. O, super, no super. Dobra, co teraz właściwie? No właśnie, bo to skończyłam. Gra w kości, no to wiemy. Wygrałem z duchem. Bo nie mogę. Okej. O, później. Powinien poczekać i złapać drugi oddech. Okej. O kurde, nie mam ten. Nie mam w tej chwili, że tak powiem, questa do zrobienia. Coś mi się pokazuje, ale to chyba nie ma żadnego znaczenia, tak mi się wydaje. Pójdziemy do Berengara, bo to chyba jedyne, co mi jakoś tam na myśl przychodzi. Że u niego mam jakby trochę taką niedokończoną sprawę, bym powiedziała. Albo do wioski? Ja nie wiem. To jest tak, że jakby muszę poczekać już na to, co się stanie, ale... Niewiedza jest trochę nieprzyjemna, bo nie wiem jak długo, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy się striggeruje ten moment. Berengarze. To ja powiedziałem szefowi Salamandry, gdzie jest Kaer Morhen. Dopadli mnie, kiedy tropiłem bestie z podgrodzia. Pomagałem im w badaniach, ale uciekłem i przyjąłem zlecenie od Kalksteina. Chciał się dostać do wieży na bagnach. Niestety znowu mnie znaleźli. Tym razem nie byli już tacy mili. Żeby ocalić własną skórę, zgodziłem się odszukać dla nich Alwina. Dlaczego mi to mówisz? Chciałem ci to powiedzieć w twarz. Zobaczyć twoją sławną minę. Której nie ma, prawdopodobnie. A dla mnie obraziłeś... No, w sumie to akurat... Mam dość twojego użalania się nad sobą. To akurat prawda. Dla mnie jesteś zdrajcą. Obraziłeś się na Wiedźminów i przyłączyłeś do ludzi, którzy porywają dzieci i eksperymentują z mutaganami. Zejdź mi z oczu. Dobądź miecza. Nie radzę, nie wygrasz tej walki. No. Gin! Dokładnie. Co jak co, ale... Możesz sobie... Jezu, jaki on jest słaby, naprawdę. I tyle. Tyle było z Berengara. Ojej, ile forsy. Dobra, co to jest? Calcium, list Berengara. Chciałabym to przeczytać teraz. Co mi jest niepotrzebne? Te wszystkie żarcia mi są kompletnie niepotrzebne. Tak, tak, i weź wszystko. I weźmy tak. Eliksir ze śluzu Dagona. Okej. To jest Księga Gromu. Okej. I gdzie jest ten list? O, tu jest. Zawsze myślałem, że zdolności porozumiewania się z ludźmi pozbawili mnie Wiedźmini. Teraz wiem, że to nieprawda. Niezależnie od tego, jakie są przyczyny mojej ułomności, nie potrafię rozmawiać z innymi osobami. Dlatego właśnie piszę ten list. Na papierze łatwiej przyznać się do błędów. Hejka. Zatem przyznaję się... Cześć, Paweł. Hejo. Przyznaję się, że jestem tchórzem, lękam się bólu, kalectwa i śmierci. Odczułem strach w Kaer Morhen, walcząc z potworami. Bałem się też magistra i Azar Javeda, w szczególności Javeda. To on kieruje projektem naukowym Salamandry, tworzy śmiertelne, niebezpieczne istoty, korzystając z czarnej magii i mutagenów. Jest potężnym magiem, ale jeśli mój plan się powiedzie, będzie martwym potężnym magiem. A tajemnice wiedźmińskie pozostaną bezpieczne. Mimo wszystko cieszę się, że nasze drogi się w końcu skrzyżowały. Ruszam do Wyzimy.
Kurde. Czemu da się dzisiaj nie widać? Bo nie chciało mi się ogarniać i wyglądam jak kupa. I dlatego. Ale w tej chwili mam taką rozkminę smutną, bo przed sekundą zabiłam Berengara. Dosłownie przed sekundą. A on tutaj mówi, że on chciał zabić sam Javeda? Ja już nie wiem, co było prawdą, a co nieprawdą. Nie wiem, co on napisał w tym liście. Nie wiem. Nie wiem, o chuj mu chodziło, ale w sumie. Może nie będę go żałować mimo wszystko. Nie wiem. Jak zwykle, Wiedźmin to jest kuźwa gra, w której nic nie jest oczywiste, nie? Tutaj zawsze jest jakieś drugie dno, że ty widzisz źle, a się później okazuje, że ktoś jest dobry i... Jeden Wiedźmin w tą czy w tamtą. No, jak teraz już ich jest tak mało. No szkoda trochę, szkoda mimo wszystko. A ty kim jesteś? A, teraz to jest ta. Wiele razy słyszałam o twojej śmierci. Toruwiel? Nie. Ale nie pamiętam twojego jak imienia. Jak ona się nazywa? Biała Rajla. Rajla. Co tu robisz, Wiedźminie? Nic nadzwyczajnego. Zabiję potwory. Nie widziałeś elfiego komanda w okolicy? Nie. Nie widziałem. Raczej. Uważaj na słowa, Wiedźminie. Nie jesteś nietykalny. Jeśli dowiem się, że współpracowałeś z wiewiórkami... To co mi grozisz? Zrobisz mi? No właśnie. Nie. Próbuję uchronić przed poważnym błędem. Błędem, którego konsekwencje mogą cię przerosnąć. Ty też nie popełnij błędu. Nie jestem zagłodzonym elfim gówniarzem. Potrafię się bronić. Wiem. Wiedz, że wyzima stoi w ogniu. Nie ludzie wyszli na ulicę, trwa wojna. Te biedne, zagłodzone elfy mordują ludzi dziesiątkami. Jestem tutaj, by zatrzymać resztki komanda dowodzonego przez Toruwiel Epsichiel. Nie powstrzymasz mnie. Wiemy, że są w wiosce. Wzięli zakładników. Niebawem ruszamy do szturmu. Będą duże straty w ludziach. Dziwne słowa, zważywszy na twoich nowych przyjaciół. Nie, nie, nie. Bo przecież zadajesz się z tym ludobójcą i winem. Teraz odpowiem. Wiem, że maczałeś palce w napadzie na bank. Od tamtej pory, dziwnym zbiegiem okoliczności, jakość uzbrojenia wiewiórek znacznie wzrosła. Nie zmienia to faktu, że wieśniacy udzielili schronienia i karmili komando. Są winni zdrady. Nie pozwolę ci zarżnąć wieśniaków. Nie masz środków. Ale dam ci szansę. Idź, dogadaj się z tą elfią suką. Jeśli złożą broń, gwarantuję im sprawiedliwy sąd. Im i wieśniakom. Nie atakujcie, dopóki nie wrócę. Masz moje słowo.